Witam was, moi kochani, na moim śląskim kanale Słodki Smak Pasji. Dzisiaj mam do was krupnik z pieczarkami. Szybki i prosty przepis na pyszny obiad dla całej rodziny. Jego tu robię ze 4 litrów wody. Jakby wam to było za dużo, to po prostu zmniejszcie składniki. Jego tu robię po mojemu. Mam nadzieję, że przepis wam się spodobał. Zostawcie łapka w górę, to wiem, żeście tu u mnie byli. A kto jest nowy na moim kanale, zapraszam do subskrypcji. A teraz, kochani, przyjemnego oglądania filmiku. Potrzebować będziemy. Tutaj mam udka z kurczaka, czyli takie duże udka. Możecie wziąć jakieś ćwiartki, czy tam coś innego. 400 gram pieczarek, por, 3 marchewki, trochę selera, 5 tu mam kartofli, 3 małe cebule i oczywiście krupy, bo bez krupów nie ma krupnika i tych krupów mam sam 250 gram i jeszcze sól, pieprz i trochę świeżego koperku. Mięso mam tutaj już umyte, daję go do garka i zalewam 4 litrami wody. I doprowadzamy to do zagotowania. W tym czasie kroimy marchewka, por i kartofle. No i jeszcze seler, bo oczywiście zapomniałam o selerze. Też kroimy go w kostka. Jak się gotuje, to wrzucamy nasze pokrojone warzywka. W tym czasie zebrałam też ta pianka białkową, czyli ta szumowina i dodałam te warzywa. Następnie dodałam krupy, czyli ta kasza jęczmienną, którą wcześniej 2 razy przepłukałam w zimnej wodzie. No niestety zapomniałam załączyć kamery. I na małym ogniu gotujemy do miękkości, czyli jakieś 40, może 45 minut. W tym czasie bierzemy się za pokrojenie pieczarek na kostka i za pokrojenie cebuli. Następnie na łyżce oleju albo na maśle klarowanym zeszklimy nasza cebula. Następnie dajemy pieczarki i dusimy je około 5 minut. Jak już mięsko jest ugotowane, wyciągamy te udka, dodajemy pieczarki z cebulką, wszystko fajnie przemieszamy i doprawimy do smaku. Doprawiam solą, pieprzem, dach trochę magii i dajcie, kochani, jeszcze co tam po prostu uważacie za stosowne. Kasza zwiększy jeszcze swoją objętość dwu albo nawet trzykrotnie. Moja zupa i tak jest gęsto, ale ją muszę mieć taką zupa, bo ją muszę to czuć, że ta kasza jest w środku, a nie, że jest sama woda i tam trzy ziarenka tej kaszy pływają. I tak, trzeba jeszcze pokosztować, co jeszcze brakuje. Ja sam dodała jeszcze magów. I na sam koniec pokroiłach świeżego koperku i te mięso obrałach i wszystko to wciepłach do tego krupnika. I tak wygląda mój krupnik. Ja sobie go sam teraz z wami skosztuję, kochani. Wygląda bardzo apetycznie, jest gorący jeszcze. Krupnik jest po prostu pyszniutki. Pycha, kochani, polecam wam krupnik z grzybami. Pycha. Pycha, kochani, ojda dali jeść. Życzę wam coś smacznego. I to na tyle. To była moja propozycja krupnika z grzybami. Mam nadzieję, że wam się podobało. A my widzimy się zaś na następnym filmiku. Pa, pa, kochani.